Znane miejsce. Pan jest Kurt? Znowu się tu kręcisz, Rivski Włóczęgo? A znowu, tym razem do pana. Tak? Hrabia Kurt Dysart? W sprawie ogłoszenia? Chcieliście wynająć Wiedźmina, tak? Tak, ale nie byle łachudrę. Słyszy się różne opowieści o tych obłąkańcach ze Szkoły Kota. A ty z której jesteś? Gryfa. Nie twój interes, hrabio. Jeśli wolisz poczekać na innego Wiedźmina, proszę bardzo. Ha, spokojna pewność siebie. To mi się podoba. Przejdźmy do rzeczy. Niedawno nabyłem posiadłość na wschód od Nowigradu. Za bezcen, bo sprzedawca bardzo się śpieszył. A teraz się dowiaduję, że budynek ponoć jest nawiedzony. To by tłumaczyło ten pośpiech. Ja tam w duchy nie wierzę, ale moi ludzie mówią, że w nocy budynek się trzęsie, aż tyng leci i nawet ziemia się rusza. Dałoby się coś z tym zrobić? Z tą ziemią? Najpierw ustalmy wysokość nagrody. Słucham? Jeszcze nie wykonałeś zadania i już upominasz się o pieniądze? Wolę się upewnić, czy w ogóle opłaca mi się tym zajmować. Przyjeżdża taki do Nowigradu i od razu przewraca mu się w głowie. No więc ile według ciebie będzie mnie to kosztować? Mam swój cennik, panie Kurcie. 390 nowigradzkich koron. No dobra. Zgoda. Majętny? Mogę to sprawdzić. Jak tam trafić? To bardzo proste. Do posiadłości przylega sad, a dom łatwo poznać. Ściany są popękane. Tu masz klucz. Życzę powodzenia. Całkiem, całkiem. Dobra, nawiedzony dom mówisz. Rezydencja. A więc to jest ten nawiedzony dom. Jeszcze mnie tu nie było. Zobaczmy w środku. Kluczyk dał. Pracować dał. O! Najwyraźniej mieszkańcy uciekli stąd w pośpiechu. Jak nie gruchnie? Coś tam się dzieje. O, Radowid. O, wyśmienity. Pierwsze kroki. Syn Wizimira i Hedwig. Proszę, proszę. W dzieciństwie upokorzony przez czarodziejkę Filipę Eilhart. Oj, dzieciństwo się odbija. I potem się takie cuda dzieją. Niepokojący portret. Tu się nie dostanę, ale może z drugiej strony. Ktoś rozsypał sól. Pewnie, żeby odpędzić upiory. Bezsensowny zabobon. Tak to jest. Polimorfia. Rezydencja. Pięknie. Fajne. Ale tutaj coś jeszcze jest, nie? Dziwna sprawa. To się jeszcze nie otworzyło. Może na dole jakaś będzie dźwignia. Srebro i złoto. Lubię te rozwalające się. Od dawna nikogo tu nie było. Cegiełki. Wygląda na dziennik. Dziennik? Amaverica Sorano. Bariery magicznej. Jest korzeń żadnej zwyczajnej rośliny. Musi być magiczny. Żywiołak ziemi. I to dość potężny. Jest gdzieś głębiej. Muszę jakoś otworzyć przejście. No właśnie. Może do wody.
Chyba dowody. Będą jakieś dowody. No jest dźwignia, jest dźwignia. Wszystko się zgadza. Zawsze w ruinach są dźwignie. Oby nie na górze. Podpłyniemy do brzegu? Podpłyniemy. A widzisz. Gertrud. Na żywiołaka. Idziemy na żywioł. Prawie udało mu się uwolnić z magicznych okowów. Jeszcze parę dni zacząłby pustoszyć okolice. Gdyby nie ta podpora, sklepienie pewnie już by się zawaliło. Dobra, dobra. Można tutaj srardę. Już chcemy? Nie dajesz mi wyboru. Oj nie, nie dajesz. Na takiego to tylko z Quenem możemy. O, kto ma większą skorupę? Prawie jak Charley. No Charley jest mega, nie? Stworem. Charleya lubię. Jest naprawdę przyjacielski. Jak na turnieju zawalczy. Przez Quena nic nie przejdzie. Papa Wesemir uczył. Oj! To jak się zawaliło. Ja mam to rozładowanie też bardzo spoko. Go troszkę ogłusza. No dosyć obszerne, nie powiem. Nie gadaj, tylko walcz. I co paskuda. Uwielbiam. Nie robi na nim to wrażenia. Cały czas na Quenie. Kamory tu jakieś się posypały. No pięknie. Piękna walka. Na żywioł. Zerwi kaptur. No to wracamy. Kurt czeka. Panie? Tak? Tak. Nie powinno być więcej problemów z tym domem. Mały remont i można się wprowadzać. Naprawdę? W takim razie cena posiadłości właśnie skoczyła w górę. Co tam się właściwie działo? W podziemiach był uwięziony żywiołak ziemi, który próbował się wydostać i przy okazji prawie zburzył dom. To dużo lepsze niż duchy. A te podziemia da się jakoś, bo ja wiem, umeblować? Trudno powiedzieć. No zobaczymy. Ach tak, twoja nagroda. Proszę. No widzisz? Proch się obrócisz. No kręcę się, właśnie skończyliśmy rozmawiać. Ach ta amnezja. Dotyka coraz więcej osób. A to z panem mam się rozmówić. Witajcie, panie Wiedźminie. Widziałem ogłoszenie, powiedzmy, że jestem zainteresowany zleceniem. A, to pięknie, cudownie. Jestem Brean Hodge i to ja zamieściłem ogłoszenie. Potrzebuję jak najwięcej szczegółów. Oczywiście, oczywiście. Cóż, na skutek serii niefortunnych zdarzeń wszedłem w posiadanie połaci lasu pod Wyrąb. Tuż pod Nowigradem, z dala od traktów, ale blisko portu. Nic, tylko wynająć drwali i liczyć pieniądze. Pytałem o szczegóły związane z potworem, nie z twoimi interesami. Ależ to się bezpośrednio wiąże. Wynająłem kilku krasnoludów, a ci twierdzili, że w lesie straszy. Myślałem, że robić im się nie chce, ale jak pewnego razu poszli do lasu, to jeden tylko wrócił. Powiada, że jakieś leśne licho ich napadło. Leszy się cieszy. Porozmawiajmy o zapłacie. To ile proponujesz, to stanowczo za mało. Stanowczo. Negocjacja. No dobrze. Powiedzmy, że na takie pieniądze się zgadzam. Dobrze, panie Hodge.
Biorę to zlecenie. Gdzie jest ten drwal, co przeżył? Pewnie kręci się po okolicy. Ostatnio go widziałem, jak przepijał wypłatę. Powiada, że musi uczcić śmierć kompanów. Kompania? Naprzód! Okej, okay. Przesłuchaj świadków. A, tu jeszcze jest świadek. Koronny? A w gwinta umie? Przystojniaku? Może u mnie. Witaj, wędrowcy. Pierdolniesz kielicha za spokój moich zmarłych duchów. Takich kurwa sponiewierało, a ja nawet nie wiem, co to było. Nie wiem, komu wygrażać. Rozmawiałem z niejakim Breanem Hotrzem. Opowiedział mi o śmierci twoich kamratów. Tłumaczyliśmy Kutasowi, że w lesie coś się zalęgło, ale nie chciał wierzyć. Oj, biznes. Niestety. Wynajął mnie do wytropienia leśnego potwora, który napadł na drwali. Tak? W takim razie odszczekuję, co żem powiedział. Dobry z niego chłop, chociaż niziołek. Co pamiętasz z tego napadu? Wracamy ci z lasu, obładowani drewnem jak stare wałachy. A tu jak coś, kurwa, nie zawyje. Coś jakby basior. Bierzemy nogi za pas, ale koło odwozu się zaklinowało. Magnus Richter powiada, żebym biegł do chaty po kuszę. No to biegnę. Wracam ci ja do lasu, a tam istna kurwa jatka. Nawet nie rozpoznałem, który gdzie leży. Dzięki. Bardzo mi pomogłeś. Zapierdol to świństwo. Pędzisz w Parysie? No. Coś przeczuwam. Nawet po tytule. Trzeba się tam rozejrzeć. No proszę. A ta drwa lichotrza. Powinienem poszukać miejsca, gdzie zginęli. Głębokie kolejny. Tu musiał stać wóz drwali. Potem pojechali tą drogą, pewnie w stronę wycinki. Robili wycinkę. Na sezon letni, żeby się pokazać. Na plaży w Nowigradzie. A może do tu są? Do tu są! Oj, wilcy tu są. Prawdopodobnie. Albo inny stwór z czaszką z rogami. Nieprawdaż? Ach, jechali daleko. Nie skręcili? Tu doszło do walki. Krasnoludy i coś dużego. Coś dużego, jakiś stwór? Jeden z krasnoludów odszedł w tę stronę. O, jeszcze tu zobaczmy na skalę. Ranny uciekał tędy. Mocno krwawił. Mocno, mocno. To pójdźmy tym tropem. Oj. Krasnolud ma głęboką ranę na plecach. Wykrwawił się. Ależ tutaj dużo śladów, nie? Dużo śladów. Dobra, to jest ten krasnolud. Jeszcze tutaj. Oj, oj, oj. Korzenie przygniotły krasnoluda do ziemi, także się udusił. Korzenie. Coś mi to mówi. Coś mi to mówi, proszę państwa. Jeszcze tutaj chyba, nie? O. Zarysował pazurami skałę. Musiał być rozwścieczony i silny. Wszystkie ślady wskazują na Leszego. Młody osobnik. Pewnie niedawno pojawił się w tym lesie. Muszę znaleźć jego totem. Kruki służą Leszym. Powinny być przy totemie. Dobra, tutaj sprawdźmy. Oj. To nie ptaki Leszego. Fałszywy trop. Zaraza. Fałszywy trop. A tu? Jest totem? Wygląda na to, że to tylko zwykłe kruki. Nie ma śladu totemu. To nie kruki Odyna? To może być sama Jodyna. Albo Tojad. To nie ptaki Leszego. Fałszywy trop. No, tutaj przy drzewku. Drzewko szczęścia. Oto i jak totem nic. Leszego. Jak go zniszczę. Zdenerwuje się i wyjdzie z nory.
Ale jesteś brzydki. No dobrze. Kernun ci na imię, tak? No pięknie. Ale wiem, że nie lubisz ognia. Oj, nie lubisz. Ni srebra. Ale jesteś paskudny. Też fajnie, fajnie się z leszem walczy. To znikanie. Taki mistyczny, nie? Potwór. Jeszcze kruki dziabią. Jeszcze trzeba jaskółką troszkę, ale... Igni działa. Ogień działa. Oczywiście można tutaj olej nałożyć. Ale my na razie prostymi metodami. Ale widać, że te kruki coś potrafią. No chodź. Przeszła ci ochota? Bydlaku. Bydlaku. O, trafiłem. Fajnie, jak Geralt nas słyszy. Się robi miło na serduszku, którego nie ma leszy. No, z korzenia. No, troszkę tam podpalony został. Ładnie wysłał. Ładnie wysłał te kruki. No chodź, zatańczymy. Ostatni, ostatni igni. O, wilcy. Fajnie, jeszcze walczą. Patrzcie. Ej, super. Dać im troszkę forów. Krawka. Czarny jednorożec tam był. Fajna sprawa. Fajna walka, no. Troszkę się pobawiliśmy wreszcie. Bo to już są zadania chyba na wyższym levelu niż jestem, ale tam minimalnie. Chodźmy do Brana Hotsha. Pięknie, pięknie. Witajcie, panie Wiedźminie. No, znamy się już. Zabiłem Leszego, który napadł na drwali. A, to wspaniale, cudownie. Co prawda będę musiał znaleźć nowych drwali, ale chętnych do pracy nie brakuje. A nie przyjdzie tu jaki nowy leszy? Zawsze może się zdarzyć. Wtedy będziesz musiał poszukać Wiedźmina. A, no tak, no tak. Oczywiście zapłata ci się należy, bo ja nie z takich, co to nie płacą za dobrą pracę. Bywaj. Przyjemnie. Gładko sobie z potworami radzi. Cudownie. A czy z panem jeszcze tutaj się rozmówię? Blady skrzydę. Nie pamiętasz mnie. Oj, chyba pod wpływem się było. No to teraz wiecie co? Zadanko niesłychane. Pijak z Oxenfurtu. Jeden miecze na plecach. Trzymaj się ode mnie z dala. Nie, nie, nie. Przychodzę tutaj z pomocą. Przyszedłem porozmawiać o zleceniu. Zleceniu? A tak, podpisywałem coś takiego. Ponoć jakiś stwór atakuje samotnych przechodniów i porzuca ciała w oksenfurskich rynsztokach. A czemu sami się tym nie zajmiecie? Bo musimy wygrać tę pierdoloną wojnę i nie mamy czasu na wycieranie rynsztoków. No to zrobię to za darmo, jak tacy jesteście zarobieni. Najpierw porozmawiajmy o wysokości nagrody. Jak się spiszesz, nie będziesz narzekał. Redańska armia to nie banda obdartusów, których nie stać na wynajęcie Wiedźmina. Tak mówisz, tak? Zobaczymy, ile są warte twoje słowa. Inaczej będziesz kwiczał. Ja rozumiem, że każdy fach powinien być dobrze wynagradzany, ale przesadziłeś. Nie mamy tyle pieniędzy. Nie macie 300 koron, tak? Ja mam 10 koła w sakiewce. No dobrze. Tyle mogę ci zapłacić, z czystym sumieniem. Wezmę zlecenie, ale muszę poznać więcej szczegółów.
Dowiesz się wszystkiego, co wiem. Skandal. Są jacyś świadkowie? Ktoś widział te bestie? Jakaś kobieta przeżyła atak. Powiadają, że od tamtego czasu nie trzeźwieje, więc szukałbym jej w karczmie w Oxenfurcie. Chciałbym obejrzeć ciała ofiar. Trupy jak trupy. Gdy obejrzę rany, będę wiedział, jaki potwór ich zabił. Zapytaj naszego konowała, czy ciała są już spalone. Pewnie siedzi w tej chacie nad rzeką, gdzie urządzili kostnicę. Nie będzie żadnych problemów z nagrodą, prawda? Nie będzie. Chcę to mieć z głowy. No i panie, coś pan taki zgorzkniały. Nie służy. Nie służy wam ta armia. Mamy tak, medyka i świadek zdarzenia. No zobaczmy, zobaczmy. Chociaż najpierw bym się tutaj właśnie rozmówił z panem. O tak. Zszyj czerwone z czerwonym, żółte z żółtym, białe z białym. Bardzo zabawne. Pan medyk? Ty jesteś medykiem? Chciałbym obejrzeć ciała ofiar bestii. A tak, jeszcze nie kazałem ich spalić. A tak. Zamierzasz przeprowadzić autopsję? To może już ją zrobiłeś. A po co? Żebracy i lumpy. Wszyscy śmierdzieli tanim winem. Mogę rzucić okiem na te zwłoki? Nie chcę, żebyś tu się szwendał. Mam wrócić z rozkazem na piśmie? Ja pierniczę, jak inomolny. Masz tu klucz do kostnicy. Idź i oglądaj do woli. Dobra, co tam? Lumpy, nie lumpy? Normalnemu człowiekowi postawiłbym diagnozę anemia, ale... Trzeba zbadać. Nie utrudnij pan. Był zalany i ktoś ściągnął go po bruku. Ma ślady kłów na szyi. Wampir ssał jego krew. Znowu wąpierz. Wąpierz za wąpierzem. Ugryzienie wampira i mocna woń alkoholu, jak poprzednio. Leje się krew. Strumieniami, jak wino. A my jeszcze przed dodatkiem. Takie ekscesy tu się dzieją. Oj, oj, oj. Co dopiero później. Ty też. Mam dwa miecze. A ty jeden buzdygan. Dobra. Nasza karczma ulubiona. Tu się dzieją ciekawe rzeczy z łyżkami. Oj, dzieją. Nie tylko jedzą. Wysokość Radowid to król srogi, ale sprawiedliwy. Przede wszystkim jest głupi. O! Może postawisz butelkę ofierze bestii? A opowiesz mi o ataku potwora? Bez kolejnej butelki nie dam rady. Dobrze. I nie skończymy rozmawiać, wolałbym, żebyś była trzeźwa. Później możesz kupić swoją butelkę. Niech będzie. Wychodziłam wtedy z karczmy. Możliwe, że wypiłam trochę za dużo, ale na pewno mi się nie przywidziało. I wtedy coś w zaułku nazwało mnie po imieniu. Było ciemno i nie widziałam tego czegoś, ale to na pewno nie był człowiek. Skąd pewność? Po prostu wiem. To coś złapało mnie za rąbek spódnicy, ale udało mi się wyrwać i uciec. Tylko tyle? Niewiele widziałaś. Ty też mi nie wierzysz? Pierdol się. Daj spokój, pani. Nie denerwuj się. Po prostu... Chcę znaleźć tego potwora. Za rąbek spódnicy. Jaki dziwny ten potwór. Jakiś dziwny. Gdzieś tutaj. Żyje król. Wczoraj znaleźli kolejnego. Przestańcie, przestańcie. Znoszona bransoleta. Pod pozłotą widać srebro. Za duża na kobiecą rękę. Raczej napastnik ją zgubił. Obrażenia na ciele ofiar i zamiłowanie do biżuterii wskazują, że to katakan. Wampir lubi krew pijanych. I to jest sposób, żeby go zwabić. Oj, 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 oj. Będzie ciekawie. Karakan. Karakan i piany Geralt.
ty też mi nie wierzysz? Pierdol się. Pamiętam cię. Co podać? No tak, z 10 kolejek. Chcę się uchlać jak świnia, koniecznie tanim winem. Kłopoty z dziewczyną, czy nieudane interesy? Żadna z tych rzeczy, po prostu taką mam pracę. Ale należność muszę przyjąć z góry. Taka praca. Olewaj, kubek ma być cały czas pełny. Chcesz sprawiedliwości, wynajmij Wiedźmina. Pierwsza panna z wichowaru, zawsze rada iść na siano. Do mnie, ludziska, do mnie. Druga panna z wichowaru. Trzymaj się. A, sam tylko rano. Katakan nie słyszy. Spróbuję kawałek dalej. A trzecia panna? Co tam ciekawego? Trzecia panna nie ma zasad, zawsze łasa na kutasa. No to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Upadek obyczajów. No. Dobrze, dobrze. Zdecydowanie, upadek. Żeby to wiedźmini, pijani, chodzili i śpiewali po nocach. Degrengolada. Już nie mówię o tym potworze. Czuję, to jest dopiero. Chodź tu, wywłoko. Gaer. Będę pił twoją krew. Chodź, nie pierdol. Jestem. O kurczę, tutaj zaatakował. Patrzcie. Ale Gael mega. Przepiękny. Chyba moje ulubione zlecenie wiedźmińskie. Ale to normalka. Po pijaku trzeba. To jeszcze jaskółka do tego. Gdzie jest ten przeklęty katakan? Karakanie, patrzcie jak wytrzeźwiał. Tutaj coś. Miecz wyciągnął! Co ty sobie? Ej, ty! Spokojnie, spokojnie. Coś się tutaj powinno dziać. Które zimorze? No tutaj właśnie, nie? Słyszę go. Kurde, ale jest mega. Nawet nie wiedziałem, gdzie wyjdzie. Byłem oszołomiony tanim winem. Niesłychane. Ale fajnie, że on tak mówi, nie? Tam przez ściany. Jakby w naszej głowie był. Mega, mega. Oj, Gael, Gael. Chatki nad rzeką. Coś ci się... Dobra, potrzebujemy klucza. Coś ci się pomyliło po pijaku. Odejdź, jeszcze możesz. Nie lubisz srebra, co? Szybko i boleśnie. Kryjówka. Kryjówka Karakana. To brzmi sensownie. Powiem wam, że wspaniałe. Wspaniały quest, ale... Tutaj ta druga część... Mocna, nie? Mocna, ale... Panny z Wicovaro. Klasyk. Klasyk wiedźmińskich zleceń. Taka praca. Trzeba czasami się poświęcić. Zabiłem potwora, który mordował mieszkańców. W mieście grasował katakan.
Prawdę mówisz? A co to takiego ten cały katakan? Wampir wyższy. Bardzo ciekawy przypadek. Z jakiego powodu takie bydle może być ciekawe? Zdradzał zamiłowanie do alkoholu i miał niezwykle rozbuchane ego. Najważniejsze, że szlak go trafił i chwała ci za to, Wiedźminie. Bywaj. Mogliśmy się z nim napić. A tu niestety, trzeba było ubić maszkarę. No dobrze, zostały tam chyba jeszcze 3 zleconka, co? 2. Zobaczymy, czy Bruno, czy jeszcze tutaj może na przykład represje w Nowigradzie. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale i do zobaczenia. Hej, hej, hej.